wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu środowym, kolejnej wspólnej praktyce jogi kundalini i jak zwykle wejdziemy sobie w to nasze głębsze odczuwanie, w głębsze rozpoznawanie z poziomu serca tego, co w tym procesie wspólnym będzie się zadziewało, użyjemy do tego, wybierzemy numer do Boga, ja to tak porównuję, z mantrą Ong Namo Guru Dev Namo. My poprzez te wibracje, poprzez ten kod po prostu dostrajamy się, dzwonimy do Boga, aby nas wspierał, aby nas prowadził w czasie tej praktyki i nie tylko, dlatego ja zachęcam do słuchania mantr z tym tekstem Ong Namo Guru Dev Namo, bądź też kiedykolwiek robisz swoją praktykę, niekoniecznie nawet jogi kundalini, bądź też kiedykolwiek chcesz jakiegoś dodatkowego wsparcia, chcesz pokontemplować, pomedytować, zadać pytania, warto pamiętać o tym numerze telefonu Ong Namo Guru Dev Namo i później jeszcze użyjemy mantry, która będzie wzmacniać naszą ochronę i naszą też promienność, która brzmi Ad Guru Name, Jugad Guru Name, Sad Guru Name, Siri Guru Dev Name. I w tej mantrze też wibrujemy pełnią szacunku dla siły wyższej, która jest pierwotna, która jest poprzez wieki, która jest prawdziwa i która jest w zasadzie niemożliwa, tak subtelna i tak mocna i tak wszechmogąca i wszechstronna, że niemożliwa do opisania, czyli Siri Guru Dev Name. Więc teraz usiądźmy wygodnie, w dowolnej pozycji, może to być też na krześle i dostroimy się z taką też intencją, aby czerpać jak najwięcej dobrego dla nas i dla wszystkich, dla całego świata. I teraz przyciągamy tą mudrę tutaj do serca, aby zbalansować nasze energie, nasze polarności, jeszcze bardziej się uspokoić i jeszcze bardziej wejść w kontakt z ciałem, bo tutaj pod kciukami czujemy dosłownie bicie serca i teraz skup się na oddechu, zamknij oczy, skup się na oddechu i zacznij sączyć pranę przez nos, a w zasadzie tutaj skup się na oddechu przez górną część nosa, a głęboko, głęboko, aż aktywując brzuch i przeponę, tak jakbyś wlewała czy wlewał mleko do dużego dzbana, do dołu, aż do bazy kręgosłupa, aż do dna miednicy niemalże oddychamy i na wydechu też delikatnie zaczynamy wciskać nasz brzuch, ale żeby to było wszystko takie falowe i przepływowe i takie po prostu przyjazne dla ciała i duszy. I teraz zrób głęboki wdech i wydech i wdech, aby zacząć. I teraz zrób głęboki wdech, wstrzymaj.
i zaaplikuj zamek podstawy, czyli zasij wszystko od dołu i wizualizuj energię wznoszącą się wzdłuż kręgosłupa aż do czubka głowy. I na wydechu, jak fontanna, otaczamy, wzmacniamy jeszcze naszą aurę i wizualizujemy, jak taka fontanna rozchodzi się od czubka naszej głowy. Więc teraz jesteśmy gotowi do medytacji. Medytacja jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna, bardzo magiczna i bardzo potrzebna. A mianowicie będziemy dzielić się, tylko że kiedy my się dzielimy tym, co dobre, to tutaj nie ma granic. Tu nie jest tak, że my się dzielimy i nam tego braknie. Nawet jeżeli mamy maleńko, to możemy się tym podzielić, to zmultiplikować, pomnożyć. O, my będziemy mnożyć, dzieląc się tym, będziemy to mnożyć i mnożyć bez po prostu limitów. I chciałabym, kochani, abyśmy też pokontemplowali troszkę nad tym, że my jesteśmy uprzywilejowani, mając czas i możliwość medytowania, praktykowania jogi, czy też robienia jakichkolwiek takich praktyk rozwijających nas. I dzisiaj będziemy mieli okazję podzielić się tym naszym przywilejem i naszą fortuną, czyli naszym bogactwem, tym dobrem, które już mamy w sobie, nawet jeżeli tego jest troszkę, to i tak możemy się tym podzielić i tym mniej uprzywilejowanym, tym, którzy teraz są wystraszeni, za chorzy, którzy są po prostu w mackach strachu, bądź też najzwyczajniej w świecie w jakimś pędzie za jakąś iluzją, za czymś, nie zdają sobie sprawy i są w trudnej sytuacji, są nieszczęśliwi, chorzy, my dzisiaj możemy im pomóc, całemu światu, wszystkim istotom. Więc zrobimy sobie teraz taki trójkąt, więc kciuki i palce wskazujące razem, reszta palców taka jakby w pięści. I zrobimy sobie ten trójkąt tutaj na poziomie serca, ale nie dotykamy serca. I w tej pozycji usiądź właśnie w takiej medytacyjnej, w tej świętej przestrzeni, wdychając przez nos i wydychając przez nos, czuj, jak przez ten trójkąt wdychasz pomyślność i wdychasz energię, dosłownie tą pranę, tą energię życiową wdychasz przez trójkąt do serca i później to się rozchodzi, ogarnia, obejmuje całą Twoją istotę i na wydechu pozbywamy się napięcia, stresu, więc przez nos wdychamy energię i tutaj przez ten portal serca absorbujemy energię życiową, witalność, pomyślność, dobro. A na wydechu czujemy, jak promieniuje od nas, opuszcza nas napięcie, stres, zwątpienie. Czujemy tą moc serca jeszcze bardziej i na wydechu łagodnie odpływa od nas jakieś napięcie, jakieś zmartwienia, resztki. I teraz czuj, jak na wydechu dzielisz się tym dobrodziejstwem, dobrostanem, dobrobytem Twojego serca z innymi potrzebującymi, wysyłasz to w świat do potrzebujących, chorych, walczących o życie, o oddech. Więc na wydechu dzielisz się tym szczodrze, tym, co masz, nawet jeżeli tego jest niewiele,
ale wyślij to. Jest tyle osób w gorszej sytuacji. Więc przy każdym wydechu wysyłaj. Wysyłaj dobro. Pomagaj. Obficie. Niech to płynie po prostu poza wszelkie granice, poza tam, gdzie potrzebuje. Poza wszelkie bariery. Natomiast na każdym wdechu teraz masz tu moc, uwierz, na każdym wdechu wdychamy cierpienie innych, strach, chorobę i czujemy, jak nasze serce, które już jest takie teraz świetliste, mocne, rozpalone, wibrujące, unicestwia to wszystko, wchłania i przeistacza w nicość. I na wydechu promieniujesz dobrym, wysyłasz dobro, pomyślność. I na wdechu wchłaniasz przez serce do serca całą krzywdę, nieszczęście, cierpienie i twoje serce z tą mocą, niezwykłą mocą unicestwia to, pali to światło, powoduje, że to się rozpada w nicość. I na wydechu dalej promieniujesz dobrem, dalej dzielisz się, wysyłasz tym potrzebującym. I kreuj dobro, wchłaniaj całą niesprawiedliwość, nieszczęście, ból. Z mocą serca unicestwiaj. I z mocą serca wysyłaj błogosławieństwo, spokój, zdrowie. Ładny trójkąt, taki mocny trójkąt, taki portal i jak odkurzacz, jak taki kosmiczny odkurzacz, wchłaniaj do serca, neutralizuj. Naprawiamy świat i wysyłamy miłość, światło, częstotliwość serca. I będziemy robić oddech ognia przez minutę przez usta. Usta w kształcie litery O. Jeżeli menstruujesz, zrób długi oddech. I czuj, jak z każdym tym ściśnięciem wyciskasz, wyciskasz toksyny, wyciskasz, wyciskasz. Detoksyfikacja.
I teraz zrób wdech przez usta. Ściśnij każdy mięsień swojego ciała, wyciskamy dalej wszystkie toksyny, wszystko po prostu mentalne, duchowe, energetyczne, wszystko z każdej komórki, z każdego na kamerkę i jak armata przez usta wydech. I jeszcze raz, głęboki wdech. I ściskamy wszystko. Wyciskamy teraz wszystkie toksyny z ciała i armata przez usta. Dalej się tego pozbywamy. I ostatni raz. Ściskamy. I teraz ręce przed sobą i jak kot pazurkami normalizujemy drapu, normalizujemy energię. Palce tak ściskałem, jakbyś była kotem, był kotem i otwieramy, zamykamy. Otwieramy, zamykamy, drapu, jak kotek. Czujemy, jak nasza energia się w ten sposób normalizuje. Teraz ręce na sercu i czujemy znów szynię, zero, balans, harmonia. Czujemy taką pustkę, zero i taką czystość. Spokój. I teraz możemy już szyk, wytrząść całe ciało. W dowolny sposób. Nogi, ręce. Shake. No, dobra robota. Super. Dużo dobrego zrobiliśmy teraz. Więc sobie teraz wyjdziemy z tej świętej przestrzeni. Mieliśmy ten przywilej, że mogliśmy wysłać i zrobić coś dobrego. I to zawsze do nas wróci, ale oczywiście my tego nie robiliśmy ze względu na siebie, tylko ze względu na to, że mamy moc, możemy pomóc. I teraz zamkniemy sobie tą przestrzeń i zrobimy to z mantrą Satnam. Więc zrób głęboki wdech i wydech. I wdech, aby zacząć. Satnam. Dziękuję bardzo.